Dzień dobry Państwu. 31 lipca, zdaje się, 2023. Wstaliśmy na kawę. Jesteśmy po pierwszej, prawie. I przygotowujemy stanowisko do wytrzymania, bo tutaj cień jest przyjemnie, ale tutaj lampa na maksa. Jak chcesz, to ja sobie pomóc. Uważaj, Klara, na oczy. Co, nie chcesz się kręcić? To ja spróbuję włożę. Szukuję się, ale wiesz, boję się pociągnąć mocniej, żeby tego nie zniszczyć. No. I nie idzie dalej w ogóle. Nie jest gdzieś przyblokowany? Nie. Co to? Mogę ja to zrobić? Nie, to jest tylko wysokość. A ma tej pani? Może uważaj na szklanki. Dobra. O, właśnie o tym ci mówiłam. Nasz też jest taki odchylany. Tylko nie wiem potem, jak się zmienia jego pozycja. No tu się zmienia tylko tak, tutaj też. To trochę bez sensu, ale może. No tamte dwa miejsca są w cieniu przynajmniej. Dobra, idę po tą kawę. Dopijasz to jeszcze? No to... Nie przynieśmy coś do picia. Dobrze. No, ja już drugiej kawy dzisiaj nie piję. Zmieniłem na sok. Ostatni mi został chyba marchewkowy, czy jest jeszcze jeden? To jest jeszcze jeden, nikt go nie chce pić, nie smakuje mi to. I żeby było śmieszniej, proszę Państwa, to nie idziemy na plażę. Gdzieś pojedziemy, chyba do Makarskiej. No ja to chętnie sobie zrobię przerwę od takiego trybu, że rano szybko plaża, potem obiad i tak dalej, potem jeszcze tam nie wiadomo co. Dzisiaj chyba odwrócimy kolejność i przejdziemy do Makarskiej. Ty chciałeś fryzjera znaleźć? No może znajdę, chociaż widzę, że ciężko się do nich dodzwonić. Zrzucają połączenia, nie odpisują. Może trzeba tak w buta po prostu wejść gdzieś, nie? Jak znajdę, to tak. No wypadałoby tak znaleźć. No i... Później może po powrocie sobie wyskoczymy na plażę, gdzieś tam na godzinkę czy dwie. No nie? No. Może będzie trochę mniej ludzi, chociaż nie wiem, czy to jest słuszny kierunek. Jak się zobaczy. Dobra. Chociaż ja to bym się i tak spłukał tak na szybko, czymś chłodnym. Na długo ci to nie wystarczy, ale... No wiem, a jak pomyślę sobie o samochodzie, który w tym momencie się rozpływa na słońcu i mamy do niego wsiąść. Ojeju. Dobra, im szybciej, tym lepiej. No, już parzy, nie? Już boli, co? Tak. No dobra, no to zbieramy się i... I ogień. I zabieramy was dzisiaj prawdopodobnie do Makarskiej. Prawdopodobnie, bo wiecie, jak to jest u nas. Teraz się może wszystko zmienić. Proszę bardzo. To co? Kuniec?